Mąż przed rozpoczęciem aktu sakramentalnego powinien żonę rozpieścić. Natomiast jeżeli on się nie pyta ją, tylko gwałtem ją bierze, no to wtedy ona grzechu tu nie ma. I tak długo powinien pieścić żonę, żeby ona już pragnęła jego. A kiedy odda żonie już swoje nasienie i u niego się skończy wszystko, to nie powinien się od żony odsuwać. Ja się na tym nie znam. Tu nie wchodzę w jakieś tam sprawy orgazmów. To nie jest istotne. To jest bardzo pożyteczne, ale to wcale nie jest najważniejsze. Ważne jest, żeby siebie sobie dali. Żona się mężowi cały czas daje. Ale mąż żonie kiedy się da? Jak długo to mu sprawia przyjemność, tą żonę bierze. A przecież on się musi także żonie oddać. A oddać się może wtedy, kiedy u niego już się wszystko skończyło, już nastąpiła impotencja i nie myśli tylko o sobie, chce mu się spać, to się odwraca i już chrapie, a żonę zostawia. Tylko trwa przy żonie, choćby przez pieszczotliwe słowa. Trwa przy niej tak długo, aż ona będzie nasycona. Ale na ten temat to więcej by mógł powiedzieć lekarz. Dziękuję bardzo ojcu za to poruszenie tego tematu. Tym bardziej, że coraz powszechniej panuje mit orgazmu, że on jest niezbędny, konieczny, jak najwięcej, jak najczęściej, a jeżeli, broń Boże, kiedyś nie wystąpi, to już jest tragedia. Tak, dziękuję. Było pytanie, czy gorąca kąpiel, czyli po prostu podgrzanie jąder, jest metodą naturalną zapobiegania płodności. Może ja bym tutaj odpowiedział, że chyba palnikiem trzeba było przygrzać, żeby obezpłodnić, ale gorąca kąpiel to nie. No więc, jeżeli ułożenie miało być takie, że mąż jest na żonie, mógłby się tak bidak zasapać, że mogło być to niebezpieczne. To dlaczego? Dlaczego tak musi być? Tylko dlatego, że żonie jest milej, kiedy jest pod mężem? W tym wypadku chyba słuszną rzeczą będzie, żeby żona była na mężu. A już jaka ta pozycja będzie, to jest naprawdę obojętnie.